A gdybym wam powiedział, że Darth Vader jeździł na rowerze, z pewnością byście mi nie uwierzyli. Ale gdyby była to prawda, jeździłby właśnie na takim. Zobaczcie. Czarny jak noc, z oponami grubymi jak pancerz gwiezdnego niszczyciela. Przetestujemy to monstrum z silnikiem elektrycznym. Skymaster Raptor. Dzisiaj w naszym teście. Zaczynamy od ramy. 27 kg. Ciężkie jak diabli. Ale ta waga przestaje mieć znaczenie w momencie, kiedy włącza się to. Bateria połączona z silnikiem. Rower dzięki temu może swobodnie wjeżdżać pod górę. Silnik wam pomoże. A oprócz tego, kiedy go prowadzicie, możecie włączyć system, w którym będzie on jechał w waszym tempie. A więc te 27 kg przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ta bateria zasila także światło. Ładować ją będziecie od 5 do 6 godzin, ma wejście na ładowarkę i uwaga, ma łącze USB. Co ciekawe, bateria zasila także ten mały ekranik LCD, na którym zobaczycie swoją trasę, prędkość i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Co na koniec? Hamulce. Hydrauliczne. Nie do zdarcia i niezawodne. No i teraz daję mu popalić. Wjeżdżam. W ogóle się nie męcząc. Silnik elektryczny robi robotę. Rower sprawdza się doskonale. Tutaj teraz testujemy przede wszystkim jego hydrauliczne hamulce. Lekko tylko je naciskam i rower prawie staje w miejscu. Używam na razie tylko wstecznego. Przedni równie mocno, ale nie używam go za mocno, bo boję się, że przelecę przez kierownicę. Trzeba uważać. Trochę się zmachałem. Przyznaję szczerze, że ta oponka pomaga na tę oponkę. Całkiem nieźle. Nawet jeżeli masz silnik elektryczny, to zrzucisz.